Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję najnowszej myszki w ofercie firmy Tesoro. Jest to Gandiva, myszka, na którą gracze czekali naprawdę długo, ale w końcu się doczekali. Moim zdaniem jest to najlepiej wykonana myszka w ofercie Tesoro. W tej chwili są tylko 3 myszki w ofercie, ale na pewno z czasem będzie ich więcej. Gandiva także moim zdaniem ma najciekawsze kształty oraz podświetlenie. Oficjalna cena to 239 zł, natomiast można ją już znaleźć w internecie poniżej 200 zł. Testy tej myszki przeprowadzone były na podkładce firmy Tesoro Aegis X3 oraz na podkładkach firmy SteelSeries oraz Rokat. No moi drodzy, zanim przejdziemy do opisu przycisków, jeszcze najważniejsze cechy. To jest myszka laserowa, posiada sensor AVAGO 9800, czyli sensor dobrze znany graczom, zasłużony, zapewniający maksymalne DPI 8200, czyli bardzo, bardzo dużo. Większość graczy nawet nie potrzebuje takiej wartości, ja osobiście gram na 2 do 3000 DPI. Natomiast częstotliwość próbkowania to 1000 Hz, dlatego myszka praktycznie nie ma żadnych opóźnień. Reakcja to 1 milisekunda, czyli tak szybko jak się da przez port USB. Warto też wspomnieć o przełącznikach pod przyciskami. Są to przełączniki firmy Omron, czyli też praktycznie najlepsze na świecie, ale nie są to takie zwykłe Omrony, tylko zrobione specjalnie dla Gandivy, dedykowane właśnie tej myszce. Tak jak w normalnych Omronach żywotność mamy 5 milionów kliknięć, 10 milionów kliknięć, w tej myszce producent podaje, iż jest to aż 30 milionów kliknięć. Dlatego przełączniki w tej myszce prawie że dorównują przełącznikom w klawiaturach mechanicznych Cherry MX. Tak więc tutaj producent się naprawdę postarał i włożył przełączniki z naprawdę najwyższej półki. Myszka posiada oczywiście też wbudowaną pamięć 128 kB, ale o tym sobie porozmawiamy w sekcji programowej, gdzie pokażę Wam dokładną konfigurację, nagrywanie makro i tak dalej. Poza tym mamy w myszce też długi kabelek 1,8 m w oplocie, zakończony pozłatanym wtykiem USB. I jeszcze rzućmy okiem sobie od spodu. Sensor mamy zupełnie z boku, mamy taką wyrwę, widzimy kółko myszki. Mamy też 2 małe ślizgacze oraz 2 duże tutaj, które sprawdzają się naprawdę dobrze. Na takiej podkładce jak Aegis X3, która jest bardzo gładka, bardzo śliska, i na podkładkach takich bardziej typu Control, jak na przykład te od SteelSeriesa czy Rokata. Zobaczcie. Jeśli chodzi o ślizgacze, naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić. Są wykonane bardzo, bardzo dobrze. No i teraz najciekawsze, czyli przyciski myszki. Zaczniemy od rolki. Jak widzicie, rolka jest gruba. Wygląda tak troszkę, jakby była złączona z dwóch takich cienkich rolek, ponieważ w środku ma jeszcze podświetlenie. Natomiast jak widzicie, sama rolka jest z gumy, dzięki czemu pracuje się nią naprawdę fajnie. Rolka porusza się skokowo z oporem. Ja akurat taki tryb działania lubię i mi to pasowało. Natomiast nawet bym powiedział, że chodzi troszeczkę ciężko, dlatego trzeba się przyzwyczaić. Działa oczywiście też jako przycisk, no ale sama rolka ogólnie bardzo fajna. Przyciski główne, lewy i prawy. Jak widzicie, kształt mają dość podobny, natomiast przycisk lewy wystaje bardziej do przodu. Tak to wygląda. I same przyciski, no cóż, działają dość cicho, posłuchajcie. Natomiast w porównaniu z innymi myszkami chodzą dość ciężko, czyli po prostu trzeba solidnie ten przycisk nadusić, żeby on zadziałał. Nie działają aż tak delikatnie jak w innych myszkach, że po prostu wystarczy lekkie puknięcie, trzeba go po prostu wcisnąć. Sądzę, iż nie jest to ani wadą, ani zaletą, ponieważ gusta są różne. Jedni gracze lubią lekko działające przyciski, inni lubią takie, które trzeba solidnie wcisnąć. Tu mamy właśnie takie przyciski i w przeciwieństwie do większości przycisków w myszkach, które reagują praktycznie na całej powierzchni, tutaj reakcja zaczyna się tak mniej więcej od połowy, a najlepiej się wciska te przyciski przy końcu, chociaż i tak opór jest dość duży w porównaniu z innymi przyciskami w myszkach. Jadąc dalej, ogólnie mamy 5 profili, możemy skonfigurować w sumie 40 makr. I moi drodzy, kolejne przyciski to są te znajdujące się tutaj w lewym przycisku, jakby standardowo służą do podwyższania i zmniejszania DPI, co obrazują nam też te diody. Widzicie, jest tego kilka ustawień. OK. I mamy jeszcze tutaj taki przycisk, którego troszkę nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest to przycisk, który służy nam do zmiany profili tej myszki. Jest ich w sumie 5. Jak widzicie, wraz z użytkowaniem tego przełącznika profili zmienia się także kolor podświetlenia.
rolki oraz logo firmy Tesoro, które znajduje się tu z tyłu. Natomiast tutaj w środku mam jeszcze takie jakby szczeliny pęknięcia, które nadają myszce naprawdę fajnego wyglądu. To podświetlenie jest tylko i wyłącznie niebieskie i jest stałe. Natomiast to podświetlenie może być na przykład pulsujące lub też stałe. Z tyłu mamy jeszcze taki świecący napis Tesoro. Też jest to element podświetlenia. I jeszcze po bokach mamy dwa takie małe przyciski dodatkowe, które powiem Wam, że są umiejscowione tak średnio, ponieważ jeśli mamy większą dłoń, leży ona cała na myszce, palce są już powiedzmy gdzieś tutaj z przodu, to zobaczcie, te przyciski jak dla mnie są troszeczkę za bardzo cofnięte, ponieważ trzeba już dość mocno wygiąć kciuk, żeby dojść do tego pierwszego, a żeby do tego z tyłu trzeba już po prostu jakby rękę troszeczkę od myszki oderwać i wtedy można go kliknąć. Mogły być one troszeczkę bardziej wysunięte do przodu, lepiej dopasowane, ale ogólnie da się z nich korzystać w miarę komfortowo, przynajmniej z tego pierwszego. Trochę gorzej jest z drugim. Jeśli chodzi o profilowanie, jak widzicie, jest to myszka o ciekawych kształtach, jednak mimo wszystko jest profilowana pod gracza praworęcznego. Z tej strony mamy po prostu plastik, nie jest to żadna guma antypoślizgowa, natomiast z drugiej strony mamy to samo tworzywo, jednak mamy jakby taką półeczkę, na której może spocząć nasz kciuk podczas gry. I generalnie chwyt tej myszki nie jest zły, ale tutaj akurat nie pochwalę, ponieważ nie jest to najwygodniejsza myszka, jaką miałem okazję testować. Natomiast nie jest też najgorsza, zdarzają się naprawdę gorsze. No, taki ciekawy kształt kosmiczny wymusza też to, że ta myszka nie do końca może dobrze leżeć. Natomiast jest to myszka rozmiaru dużego, jednak porównując chociażby ze SteelSeries Rivalem, to zobaczcie sobie. Gandiva jest jednak sporo krótsza. Co do jej kształtu ogólnego, to zobaczcie, też nie jest zbyt wysoka. Opada oczywiście troszeczkę w dół, ale nie jest też tak wysoka jak inne myszki. No i cały środek myszki opada też troszeczkę w prawą stronę, natomiast nie jest to aż tak drastyczne profilowanie jak w przypadku innych myszek, które ostatnio testowaliśmy. No i co jeszcze zasługuje na uwagę? Całe to tworzywo, z którego wykonany jest korpus, czyli przyciski główne i tutaj ten tył. Zobaczcie, tak jak z tyłu to jest takie raczej po prostu gładkie, to te przednie dwa główne klawisze, lewy i prawy, przypominają fakturą szczotkowane aluminium. Znany zabieg z klawiatur Tesoro, z innych myszek Tesoro, szczególnie ze Shrike'a, wygląda to naprawdę fajnie i dodaje myszce uroku. Zobaczcie sobie jeszcze przez chwilkę, jak ta myszka świeci w ciemnościach. Rzućmy jeszcze okiem na oprogramowanie Gandivy. Interfejs wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku innych urządzeń Tesoro. Możemy mieć wiele profili, a także skonfigurować wszystkie przyciski myszki. Funkcji mamy wiele. Są to funkcje multimedialne, biurowe, uruchamianie makr, odpalanie programów i inne. Na jednym profilu możemy zaprogramować aż 5 takich zestawów. Nagrywanie makr też nie jest żadnym problemem. Natomiast najwięcej ustawień znajdziemy w sekcji Advanced. Możemy konfigurować tu podświetlenie dla 5 profili. Do wyboru mamy wiele kolorów. Także możemy ustawić DPI. Skoków DPI może być aż 5, a oddzielnie konfigurujemy oś X, oddzielnie oś Y. Funkcja Angle Snapping poprawi płynność ruchów kursora. Możemy tu także ustawić bardzo ważną rzecz, czyli częstotliwość próbkowania myszki. 1000 Hz oznacza reakcję z opóźnieniem 1 milisekundy. No i podsumowując, moi drodzy, Tesoro Gandiva. Sam czekałem długo na tą myszkę, fajnie, że w końcu jest, że jest już w sprzedaży. Natomiast nie robi aż takiej rewelacji, jak się po niej spodziewałem. Mysz jest naprawdę fajna, już kosztuje poniżej 200 zł, natomiast jeśli stanieje jeszcze o jakieś 30-40 zł, myślę, że w tym przedziale cenowym między 150 a 200 zł będzie naprawdę ciekawą propozycją. Jak widzicie, myszka ma agresywne, takie odważne kształty, fajne podświetlenie, bardzo fajny materiał
wykończeniowy, ma bardzo dobry sensor, jest precyzyjna, reaguje naprawdę szybko, czyli po prostu dobra myszka dla graczy. Przyczepić można się właśnie do tego, że boki nie są gumowane, no i te klawisze nie są do końca tak umiejscowione, jakby to było najwygodniejsze po prostu. I może jeszcze do tego, że przyciski główne trzeba dość mocno kliknąć, żeby je aktywować. Te kilka rzeczy akurat w tej myszce mi się nie spodobały, natomiast ogólnie jej sprawowanie się w grach było naprawdę rewelacyjne, sensor jest precyzyjny, myszka reaguje bardzo szybko. Oczywiście do kształtu trzeba się przyzwyczaić, jak każda myszka o nietypowych kształtach wymaga kilku dni gry, przyzwyczajenia i potem jest już generalnie coraz lepiej. Tak więc Gandiva dostaje ode mnie wysoką ocenę, ale nie najwyższą, ponieważ kilka rzeczy można było zrobić lepiej. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, zapraszam do recenzji tekstowej. Tam są także dokładne zdjęcia i dokładne opisy, wszystkie parametry techniczne myszki. Zapraszam Was także na nasze forum, gdzie możecie sobie na przykład porozmawiać o tej myszce i o innych sprzętach komputerowych. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!